Wrzosiec krwisty jest ozdobną krzewinką należącą do rodziny wrzosowatych. Uprawiany jest w ogrodach jako ozdobna roślina okrywowa. Kwitnie na przełomie zimy i wiosny. Zakwita w lutym na południu Polski, a w marcu na północy kraju. Osiąga przeciętnie do 40 cm wysokości, a w dobrych warunkach rozrasta się szeroko i dorasta do 1 metra. Kwiatostany ma w formie grona. Kwiaty dzbankowe w kolorach od białego i różowego do czerwonego. Korona ma kształt wąskiego dzbanka, z którego wystają brązowe pręciki. Kwiaty wydzielają nektar i pyłek. Odwiedzany jest przez pszczoły miodne i dzikie oraz przez motyle. Obok leszczyny, krokusa i przebiśniegów należy do najwcześniejszych pożytków pszczelich.